Mój sąsiad Totoro to anime z 1988. Opowiada o dwóch siostrach, które zapoznały się z pewnymi magicznymi leśnymi stworzeniami zwanymi Totoro i razem z nimi przeżywają mnóstwo wspaniałych przygód. Brzmi sielankowo? Dobrze, ponieważ mój sąsiad Totoro może nie być taki przyjemny, jak się wydaje, a wszystko za sprawą teorii, która brzmi: czy mój sąsiad Totoro nawiązuje do zbrodni? Dzisiejsza teoria zakłada, że anime Mój sąsiad Totoro nawiązuje do pewnej zbrodni zwanej Incydent Sayama, dwie siostry nie żyją, a sam Totoro symbolizuje Boga Śmierci. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, czym jest Incydent Sayama. W maju 1963 roku w mieście o nazwie Sayama pewien człowiek porwał 16-letnią uczennicę, po czym brutalnie ją zamordował. Parę dni później starsza siostra ofiary popełniła samobójstwo. Sprawca został ujęty, a jego czyny zostały owiane legendą, która dzisiaj nosi nazwę Incydent Sayama. Jednak co ta opowieść ma do takiego przyjemnego anime? Uwierzcie mi, że bardzo dużo. Najpierw spójrzmy na imiona głównych bohaterek. Jedna to Satsuki, a druga Mei. Satsuki z japońskiego oznacza Mai, podczas gdy imię drugiej siostry brzmi identycznie co angielskie słówko również oznaczające Mai. Przypominam, że incydent Sayama miał miejsce właśnie w maju. Może to tylko przypadek, a może nie. Argumentów jest znacznie więcej. Akcja filmu co prawda nie znajduje się bezpośrednio w mieście Sayama, ale na pewno w jego okolicach. W pewnym momencie filmu możecie zauważyć japońskie słówko na kartonie z herbatą. Wiecie co ono oznacza? Sayama. Teraz najlepsza część. Wraz z rozwojem fabuły młodsza siostra Mei zaginęła. Widzimy ją płaczącą obok tak zwanych posągów Jizo, które naprawdę istnieją i co ciekawe są patronami tych, którzy zginęli w młodym wieku. Cóż za uderzające nawiązanie do incydentu Sayama. Ale to nie koniec. W anime starsza siostra Satsuki martwi się o Mei i prosi Totoro o pomoc. Magiczne stworki spełniają oczywiście prośbę Satsuki i za pomocą kotobusa wyruszają tam, gdzie znajduje się Mei, czyli według teorii do życia pozagrobowego. Zbyt szalone? Okej, ale pewnie wiecie, jak wyglądają autobusy i że na górze mają wyświetlony cel trasy. Każdy wie, o co chodzi, prawda? Tak więc kotobus również posiadał taki bajer, co możecie zauważyć na tym screenie. Chcecie wiedzieć, co tam jest napisane? Grave Road, czyli droga do grobu lub bardziej zrozumiale droga na cmentarz. Jeśli nie wierzycie, to w opisie macie kanji i sami sprawdzicie, wrzucając je do tłumacza. Na koniec w anime jednak mamy happy end. Młodsza siostra zostaje odnaleziona i wszyscy są szczęśliwi. Ale czy aby na pewno? W tej teorii pojęcie happy end nie istnieje. W końcowej scenie możemy zauważyć, że siostry nie rzucają cienia. Może to oznaczać, że są duchami. Wszystko jest tak, jak to miało miejsce podczas incydentu Sayama. Młodsza siostra gdzieś zaginęła, po czym umiera, a niedługo potem jej starsza siostra do niej dołącza. Wspomniałem też, że Totoro symbolizują Boga Śmierci. No cóż, to ma sens dlatego, że według japońskiej kultury Bóg Śmierci jest widoczny tylko dla tych, którzy wydali na siebie wyrok i są bliscy śmierci. Widzieliście pewnie anime Naruto, kojarzycie też pewnie technikę Shikifujin. Została ona użyta przez trzeciego i czwartego Hokage i tylko oni mogli zobaczyć Boga Śmierci. Parę chwil później byli już martwi. Tutaj działa to na tej samej zasadzie. I to by było dzisiaj na tyle. Napiszcie w komentarzu o wrażeniach, a także odpowiednio ocencie materiał i subskrybujcie po więcej. Dzięki za oglądanie i na razie.